Walka duchowa, rozdział 53. Najświętszy sakrament Eucharystii. Córko, dotąd wyposażyłem cię w cztery rodzaje broni, nieodzowne do pokonania wrogów, a także w liczne przestrogi i rady, jak się nimi właściwie posługiwać. Mam jednak dla ciebie jeszcze jedną broń. Jest nią Najświętszy sakrament Eucharystii. I podobnie jak ten sakrament przewyższa wszystkie sakramenty, podobnie piąta broń jest skuteczniejsza od pozostałych. Wartość pierwszych czterech rodzajów broni wynika z zasług i łaski, które wyjednał nam Chrystus przez swoją krew. Ta broń natomiast to sama krew i ciało, dusza i boskość Chrystusa. Za pomocą tamtych walczy się z nieprzyjaciółmi mocą Chrystusa. Za pomocą tej ostatniej walczymy z nimi razem z Chrystusem, a Chrystus walczy razem z nami. Bo ten, kto spożywa ciało Chrystusa i pije jego krew, trwa w Chrystusie, a on w nim. Broni tej można używać, tak jak się przyjmuje Najświętszy Sakrament, na dwa sposoby. Sakramentalnie, czyli raz dziennie, oraz duchowo, czyli w każdej chwili. Dlatego czyniąc to na drugi sposób, powinnaś jak najczęściej używać tej broni, a na pierwszy, za każdym razem, kiedy jest to dozwolone.